Witam Państwa serdecznie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Mroźna zima zakończy panowanie w naszym kraju, ale niestety w kolejnych dniach spodziewamy się dość niespokojnej aury z ulewnymi deszczami, a także dość intensywnymi, silnymi podmuchami wiatru. Na termometrach od 2 stopni w Białymstoku, Lublinie do 5 stopni w Gdańsku, Koszalinie, w Szczecinie i we Wrocławiu. We wszystkich regionach spodziewamy się opadów deszczu. Najintensywniej padać będzie na południowym wschodzie, a także na zachodnich krańcach naszego kraju. Na barometrach 1020 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Sprawdźmy poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Silne podmuchy wiatru przegonią zanieczyszczenia w większości regionów, szczególnie na zachodzie. Tam jakość powietrza na poziomie bardzo dobrym. Drobne zanieczyszczenia wystąpią w części północno-wschodniej, a także w okolicach Lublina, Kielc i Krakowa. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.